Guys, witam cieplutko wszystkich. Zebach z tej strony. Słuchajcie, troszeczkę bluesa dla osób uczących się grać, dla osób bardzo początkujących. Bardzo proste granie. Słuchajcie, zaczyna się od EG, AHD. Prawda? Od szóstej struny. Trzeci, piąta, drugi i pusta, czwarta. Robimy hammer on na drugim progu i uderzamy G. Po G uderzamy dwa razy E pustą. Czyli jest. I znowu. Może powoli. Prawda? I. Dwa razy E i dwa razy G. I raz E na koniec. I to jest cała. Potem A do E. Uwaga, teraz H. Piątka normalna. Przekładamy to z D. Znowu nasz pierwszy lik. Aud. Prawda? Dwa razy do C. I wracamy do początku. Czyli tu gramy G. Czyli jest. C. Wracamy do E. H. I D. Normalnym takim bluesowym schematem. Prawda? Potem do A idziemy i na koniec znowu wracamy do punktu wyjścia. Popatrzmy sobie na prawą, prawda? Prawa jest bardzo ważna, to już o tym wiemy, ja cały czas to powtarzam. Więc ja dokładam dużo, prawda, żeby to tak najprościej. Jak spróbujecie troszeczkę, wiecie, tak dołożyć rytmu, to może to zabrzmi. Więc ja dodaję dużo tych ghost notes. Wiecie, jak najłatwiej to tego się nauczyć. Ja już wspominałem. Najpierw musicie sobie i spróbować zagrać naszą tą, prawda? Gdzie nie da się, prawda, mieć tego, no to gramy riff. Gdzie riff jest free, prawda, ma puste miejsce, no to staramy się wcisnąć na naszą perkusję, prawda? Thank you.
prawda? Prawda? To jest jedyny sposób, moim zdaniem. Słuchajcie, ja tego wam nie rozpiszę up, down, jak to harcerze robią i pokazują akordy. To trzeba wyczuć. Po prostu trzeba wyczuć, wiecie. Dlatego jak ja mówię o graniu na gitarze, ja czasami, wiecie, ja mam ograne tutaj, ale ja mówię, że coś przerobiłem, coś zagrałem. Jak mi już ta ręka bez mojej wiedzy robi perkusję i ja w tym czasie gram, wiecie, swoją tą... Jak widzicie, to nie jest tak, że to od razu z miejsca zagrasz. To musisz przynajmniej raz to kółeczko zrobić, żeby prawda, getnąć ten grób. Dopiero przychodzi do mnie. No wiecie, ja to mało gram na przykład, tylko to dla, jak potem to się ogra już, wiecie, no to już macie to grób ten bez próbowania, bez zagrania tych kilku dźwięków. Słuchajcie, jeszcze może taka uwaga a propos tego, więc możemy to troszeczkę inaczej. Zamiast tego G uderzyć tylko, przepraszam, mikrofon mam z boku, uderzyć tylko tu. To nie jest nic, prawda, nowego. Ja tylko zamiast grać tu G, ja biorę te od tą część piątki. Jeżeli pójdziemy do Hana, to nie da się tu nic specjalnie, prawda, tak flipnąć. To tak troszeczkę inaczej brzmi, prawda? Bo tu ten bas nabiera takiej głębi. Tu jest bardziej tak, prawda, sucho. Prawda? Spróbujcie to dokładać. To trzeba, wiecie, jakoś wyczuć. Ja nie mam na to recepty. Ważne jest, żeby... Zwróćcie uwagę, tu ja tylko robię na czymś prostym postaram się. Prawda? Więc tu robi tylko to. I zwróćcie uwagę. Prawda? Uwaga też. Prawda? To jest bardzo ważne. Słuchajcie, a ja nie wiem, czy mi się... Prawda? Zobaczcie na to. Prawda? To się z tego bierze. To nie wzięło się stąd cały urok Ain't Talking But Love. To się wzięło stąd. Ja polecam moją lekcję o tym, jesteście bardziej zainteresowani tym. Słuchajcie, to już tak wszystko, bo zacznę gadać na sąsiednie tematy. Wracając do całej sprawy. Prawda, taka zagryweczka dzisiaj bluesowa troszeczkę była. Słuchajcie, to wszystko. Pozdrawiam cieplutko. Zebak był tutaj. And see you next time. Thank you guys. Thanks. Bye bye. Take care.